Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży. Kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Dzień dobry Państwu, Robert Dzęba, witamy o bardzo wczesnej porze, jest z nami prezydent miasta, Janusz Gromek, witamy serdecznie. Dzień dobry Panie Robercie, dzień dobry Państwu, to nie jest wczesna pora, bo... Wczesna pora, ja miałem problemy ze wstaniem. Jest po 9:05, ja już funkcjonuję od godziny 6:00, to jest 7:00, 8:00, 9:00, 3 godziny przeszło. Oj, panie prezydencie, wczesna pora. Ale spotykamy się dlatego, że pan prezydent jest obłożony obowiązkami, o czym pewnie pod koniec programu jeszcze powiemy i wrócimy, bo mamy ciekawą informację. Ale proszę państwa, spotkaliśmy się z innego powodu, dlatego że, a ja mam w kalendarzu wypisane takie rzeczy, dzisiaj mniej więcej punktualnie mijają połowinki tej kadencji. 6 grudnia 2020 roku pan prezydent rano w Urzędzie Miasta był już zadowolony, rozstrzygnięta była druga tura, mówiąc krótko, było po sprawie. Był pan już prezydentem na drugą turę. Na drugą kadencję. Tak, tak było rozstrzygnięcie i to dla mnie bardzo radosne, ponieważ ja wygrałem z moim konkurentem drugi raz z rzędu, z panem Bieńkowskim. Nie różnicą mi 91 głosów, ale już... Trzech było, tak, 93 głosy. A ja już nie pamiętam, jedni mówili jeden głos, ale pamiętam, jak mi wtedy docinali przeciwnicy opozycji. Oj, wygrałeś minimalną ilością. Jaką minimalną? To ten drugi też by chciał wygrać jednym głosem, zgadza się pan ze mną? A do tej drugiej kadencji, no to dołożyłem tak w takim języku sportowym i przeszło 3000 głosów tam chyba. Ja bym powiedział inaczej, panie prezydencie, że to była tak naprawdę pana osobisty sukces, tak? Dlatego, że wówczas wiele frontów stało za tym, żeby zmienić prezydenta Kołobrzegu, zbliżonych do Platformy Kołobrzeskiej. A tak naprawdę pan osiągnął, byśmy powiedzieli, tak jak w Kołobrzegu w 1945 roku, polska armia, samodzielne zwycięstwo. Tak politycznie na to patrząc. Ja zapomniałem nawet o tym. Pan ma pamięć niesamowitą. Zgadza się, że oczywiście Platforma też pomogła mi, moja Platforma, ale nie wszyscy, tak jak mówi pan, bo niektórzy podkładali mi kło z własnego środowiska i będą podkładali. Ale to jest chyba normalne już tak w tej polityce. I wczoraj miła chwila nastąpiła. Mianowicie w pewnym momencie pod koniec pracy przychodzi kierownictwo, wchodzi na czele pani sekretarz, niesie jakiegoś torta. I tak mówię, co tu jest grane, nie? Ale sobie przypomniałem, że to jest 6 grudnia, a 6 grudnia siadłem na fotel prezydenta i to rocznica mojej prezydentury. Była bardzo miły gest moich współpracowników, którzy nie zapomnieli o tym, bo ja całkowicie zapomniałem. Absolutnie, ja nie wiem, co się dzieje, czy to starość, przepraszam, czy ten wiek, ale tak obciążony jestem pracą, nie tylko ja, bo ja rozmawiam z innymi samorządowcami, dyrektorami, prezesami i ludźmi, którzy pracują normalnie. Ten czas jakby się zmienił. Mniej mamy czasu dla siebie, mniej mamy czasu dla rodziny. Ja wracam dzień bardzo późno do domu, to żona jest do tego przyzwyczajona, ale też by chciała więcej męża. Nie ukrywam, że moja wnuczka by chciała więcej dziadka, także dlatego z rana tak czekam na moją córkę, kiedy przywiezie moją niunię. Przytulę sobie ją, pomaga mi się ubierać,
I tak ciężko mi wychodzi do tej pracy, żegnając się z nią. Dzisiaj bajki sobie oglądała i dziadek już tak zaczyna mówić słówkami to pełnymi. Dziadek, chodź bajka. Nie? To jest takie sympatyczne. Dzisiaj z nią będę wspólnie odpalał choinkę po 16 godzinie. Zapraszamy do Państwa dzisiaj wszystkich przed ratusz na godzinę 16. Dzisiaj mamy Mikołajki. Dzisiaj także trzecia rocznica powstania naszego portalu, panie prezydencie. O, to tak gratuluję. Więc, tak więc nam się zbiega to. O wiele rocznic. No przed nami jeszcze dwie co najmniej, ale wrócimy do tego co najmniej, tak. Panie prezydencie. Podsumowanie 2 lat, panie prezydencie, i nie tylko. Chciałem pana zapytać, czy gdy drugi raz zostawał pan prezydentem, gdy społeczeństwo powierzyło panu mandat prezydenta Kołobrzegu, to wychodził pan z założenia, że będzie panu łatwiej w zrealizowaniu tego, co pan sobie założył razem ze swoim otoczeniem, czy jednak, że będzie troszkę trudniej, patrząc na to, co przed panem, no bo założenia były ogromne. Zarządzanie takim miastem jak Kołobrzeg, czy innymi miastami, gminami, to nie jest łatwa sprawa. Ja mówię o gminach, nie mówię o powiatach, nie? Ale ja wiedziałem, że będzie lepiej, ponieważ tak, niech mi nikt nie powie, bo ja sobie też przewidywałem tak w pierwszej kadencji, że no, po roku, półtorej już zrobię się takim prezydentem. Nawet dzisiaj nie twierdzę, że jestem idealnym prezydentem doskonałym, bo nigdy nie będę takim i ktokolwiek, jeśli będę tak mówił, to jest nieprawdą, bo zawsze czegoś tam nam brakuje. Ale wiedziałem, że tak, już ja mówię o sobie, nie? Doszedłem do tych momentów, gdzie mogłem liczyć na pomoc i na współpracę i na pozyskiwanie środków finansowych na poziomie województwa i poziomie Warszawy. Wiedziałem, gdzie się udać. Wiedziałem, że jak pojadę, pójdę, przedzwonię, to nie powiedzą, a kto to jest ten Gromek, a skąd się tu wziął, a jak on wygląda. Tylko już jeśli Gromek prezydent dzwonił, sekretariat czy ja, to już wiedzieli, kto to jest, a nawet mnie sami zapraszali i zapraszają mnie. Zapraszają mnie na różne konferencje o ekonomii, o samorządzie, do wielu ambasad jestem zaproszony, od ambasady amerykańskiej, duńskiej, holenderskiej, niemieckiej. To jest bardzo miłe, bo to jest bardzo zauważalne. No i wiedzieliśmy, co chcemy dalej realizować wspólnie. Mówię, wiedzieliśmy, bo ja mówię, że oczywiście ja mam swój kierunek, mnie oceniają, bo cokolwiek się zrobi źle, no to wtedy Gromka dawaj tutaj haja, nie? A co dobre, to wtedy wielu jest ojców sukcesu, ale takie jest życie. Staram się, jak to mówię, musi być gruboskórny, a nie do końca da się tam być takim gruboskórnym, bo ja mam inny charakter trochę, więc ten czuciowy taki, nie? Bardziej się rozklejam nad różnymi sprawami, ale wiedziałem, co mamy robić, jakie główne inwestycje. I mając tutaj współpracowników w postaci skarbnika, no to jest moja prawa ręka od finansów, dobierałem sobie zastępców. Panią sekretarz Miałę, to jest osoba, która, no, mam pewne zaufanie do niej i widziałem, którego urzędnika na co stać. Oczywiście nie dosłownie wszystkich, bo aż na najniższym szczeblu to od tego mam jeszcze naczelników. Wiedziałem, jak sami współpracować już. Na czym polega problem spółek, bo jak tylko nastałem, to myślałem w kategoriach, o mój Boże, spółki, no jak to będzie, ale ja już nawet wiem, co w spółce piszczy, gdzie piszczy, co trzeba zrobić, oczywiście przy pomocy też prezesu, bo prezesi są z mojego zatrudnienia, jestem ich szefem, ale czuwamy nad tym wszystkim. Oprócz tych jakby spraw czysto inwestycyjnych, merytorycznych, to jeszcze zostaje działka i oświaty, i MOPS-u, i organizacji pozarządowych, i emerytów, i rencistów, i chórów, i sportu. I to wszystko trzeba złapać. Wielu ludzi mówi, my wam współczujemy, bo ty musisz odpowiadać za całe miasto, i za spółki, i za tą dziurę, która tam gdzieś jest, nie swojej winy, ale ciebie atakują. No, pan prezydent bardzo często do tych dziur podchodzi bardziej poważnie, niż się państwu wydaje, i przeżywa te dziury, bo rozmawiamy czasami. Dziura czasami jest ważniejsza niż wiele innych spraw, jak się tylko pojawia. Zgadza się. Panie prezydencie, to gdy pan się pochwalił w takim razie sukcesami, co przez te 2 lata udało się panu w Kołobrzegu i dla Kołobrzegu zrobić? Ma pan okazję. To ma taką ściągę, bo nie jestem w stanie, znaczy jestem w stanie powiedzieć, ale nie w tak krótkim czasie i mógłbym zapomnieć. Proszę Państwa, panie redaktorze, miarą tego, co nam się udaje, co robimy, jak to robimy, jak wyglądamy, jaka jest jakość miasta,
to są rankingi, w których Kołobrzeg został wyróżniony, doceniony. Rankingi w ogóle, bo to jest miara. Ja już nieraz powtarzałem, że najwyższe miejsce i najwyższy zaszczyt to był ranking w Rzeczypospolitej za finanse i zarządzanie. Pierwsze miejsce w Polsce na 800 gmin przeszło. Jako jedyna gmina z tej kategorii przez 4 lata byliśmy w pierwszej dziesiątce. I ktoś powiedział, no tak, napisał sobie tam gdzieś, wypełnił tabelki i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja już powtarzałem też i powtarzam, że te wyliczenia to były brane z Ministerstwa Finansów. Te wyliczenia i inne oceny, nawet egzaminy szkół gimnazjalnych podstawowych były brane z Ministerstwa Zmenu. Także to jest absolutnie prawdziwe to, co się ukazało, tym bardziej kapituła pod przewodnictwem pana premiera Buzka no, nie pozwoliłaby sobie na jakieś takie uznaniowe przyznawanie tego. I tu pierwsze miejsce, następnie. Drugie miejsce w rankingu wspólnym za wykorzystanie środków Unii Europejskiej w latach 2007-2011. Drugie miejsce w Polsce, też w kategorii gmin. No jest to rewelacyjny wynik według mnie. Następnie, szóste miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Ranking opracowuje Politechnika Warszawska. Laureat Panteon Polskiej Ekologii. Tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju. Nominacja do nagrody, a no właśnie, zostałem wyróżniony nagrodą Grzegorza Pałki. I też takie zaskoczenie miłe, ponieważ to od chyba kilku, od 15 edycja, a wyróżnioną tą nagrodą stało dopiero 90 osób, samorządowców, polityków. A to święty pamięci pierwszy prezydent Łodzi w tych nowych warunkach, który zginął tragicznie. I ta nagroda daje bardzo wiele radości tym, którzy otrzymują ją. A co do inwestycji, to koniec dostępności, drugi etap do portu, tak zwana mała obwodnica Kołobrzeska. Pomimo tego, że jest tam pęknięcie, bo jest w chwili obecnej, badamy to. Jak się okazało, to badania były na poziomie tego, co trzeba było zrobić. Mianowicie pierwsze badanie to było na poziomie takim, jak trzeba było. Później wyszło przy wykonawstwie, że trzeba więcej wybrać tej ziemi, tego torfu, żeby zrobić mocniejszą podsypkę. A się okazało, że ileś tam lat temu w tamtym miejscu było potężne jezioro i 10 metrów głębiej jest torf. I w chwili obecnej myślimy, co zrobić jak najmniejszymi kosztami, oczywiście nie naszymi, żeby ten temat załatwić. Pierwszy etap. Jesteśmy już po otworzeniu kopert dwuetapowego przetargu, mianowicie tak doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie wybrać 5 pewnych firm i niech te 5 pewnych firm wystartuje już kwotowo do tej inwestycji. Pierwszy przetarg, pierwszy etap to jest od mostu przy stadionie do ulicy Warzelniczej, wzdłuż tych ogródków działkowych, które tam funkcjonowały kiedyś, przez rzekę Parsentę do portu. No i ja myślę, że na początku roku 2013, kiedy zima już od nas odejdzie, wbijemy łopatę do pierwszego etapu i staramy się o realizację jak najszybciej trzeciego etapu. Tutaj to bym musiał dużo mówić o tym, ale na razie o tym nie będę mówił, jak już będą szczegóły jakieś, to wtedy się spotkamy. Regionalne Centrum Sportu, stadion. Stadion jest, powiedziałbym, w minimalnym zakresie, bo ja przejmując projekt od poprzednika, ten stadion miałem wyliczony na poziomie 44 miliony. Tam miał być robiony na kilka tysięcy trybun. Ja stwierdziłem, że nie jest nam potrzebny taki duży stadion. Zrobiłem go za 27 milionów, na 3200, a nie na 10. Zyskaliśmy tutaj poprzez to Duńczyków, którzy, jak ktoś uważa, że nie wnieśli nic takiego, czy euro nie wniosło do Kołobrzegu, to jest w błędzie, ponieważ wycena, bo taką wycenę się robi promocyjną, w Danii i w Skandynawii wyszła nam na poziomie 1 prawie miliona euro. Tyle byśmy musieli zapłacić i to będzie na wiele lat nam pozytywnie skutkowało odbiorem Kołobrzegu za granicą, a także w Polsce, no bo ja się spotykam z takimi słowami, gdzie wielu Polaków mówi tak, no słuchajcie, tam w Kołobrzegu to było euro, to tam musi być ciekawie i przyjeżdżają do tego Kołobrzegu też nawet z tej racji, a bardzo wielu jedzie zobaczyć ten
ten zakątek, gdzie stadion jest, gdzie port jachtowy, następna inwestycja, którą zakończyliśmy w tym roku, w czerwcu było otwarcie, jak jeszcze za starego portu w tych starych toaletach brzydkich na tryskach przypływało 300 jachtów, tak w tej chwili prawie 1000 jachtów w przepięknych, eleganckich warunkach. No i będziemy się starali o nowe pozyskanie środków finansowych na rozbudowę tego portu, żeby można było przyjąć 450-500 jednostek. To jest tam to miejsce, jak jest Warzenicza, idzie się do portu jachtowego po lewej stronie, gdzie kilka lat temu zajmowała to hydrobudowa realizująca wejście do portu, a w chwili obecnej skończyła już zajmować to firma, która realizowała nam brzegi, poszerzanie plaż kołobrzeskich. Ścieżka rowerowa, no piękny projekt wspólnych gmin, to jest Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, Ustroniu Morskiej Bart. Sami Państwo widzicie, ile turystów do nas przyjeżdża, gdzie mając na dachach samochodu czy z tyłu rowery, po to, żeby sobie pojeździć na kołobrzeskich ścieżkach. Rewitalizacja kołobrzeskiej strefy uzdrowiskowej. To już się kończy, bo to 5 etapów było. To była rewitalizacja Rozdziewiczówna, Park Zachodni, Kołontaja. Jeszcze zostało nam zamontować przeszło 80 lamp. No i tam wygładzić to wszystko, bo tam została zrobiona przecinka tych drzew, bo to była właśnie las, a nie park. I tam w chwili obecnej no powstaje taki prawdziwy park i musimy bardziej zadbać o te parki. Następny park, który bierzemy, że tak się ostro za ten park, to jest Park Fredry wokół amfiteatru, bo też tam jest taka potrzeba. Korty. No korty, pomimo tego, że niektórzy mówią, że są jakieś tam wady z wodą, nie z wodą, zostało to zrealizowane już. Korty mamy jeden z najładniejszych, z najpiękniejszych. Taka jest ocena ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski. Ja się spotkałem z głosem negatywnym na temat kortów kołobrzeskich. Przecież trzeba sobie przypomnieć, jakie te korty jeszcze były nie tak dawno, jaki ten budynek był, gdzie tam się nie wchodziło do środka, bo to była, przepraszam, taka niesympatyczna tam atmosfera, w sensie zapachu, wilgoci i toalety, bo to był budynek kilkudziesięcioletni, nieodnawiany, nieremontowany, a w chwili obecnej są tam warunki na poziomie 4 gwiazdek, tak można powiedzieć. Mniejsze, no nie mniejsze, ale inwestycje o bardzo dużym zakresie realizowane może nie z naszych środków, ale to właśnie cieszę się bardzo, że w 100% nie nasze środki, a realizuje się w Kołobrzegu. Ja pamiętam, jak 2 miliony były na plaże kołobrzyskie w budżecie i ja zdjąłem te 2 miliony, jak mnie zaczęli atakować, że co ja robię, że nie chcę dbać o plażę. Ale jakie miałem takie przeczucie, że te pieniądze, 50 parę milionów znajdzie się na plaży kołobrzeskie i zrobimy je no, porządnie. Dlatego te 2 miliony, powtarzam, to by zrobić takie wykałaczki i nic więcej. A tak za 62 miliony nie tak dawno otworzyliśmy uroczyście naszą plażę, szeroką plażę, gdzie jeszcze promocyjnie Kołobrzeg wygrał, bo niechcąco prezydenta Gromka woda dość mocno zlała, ale to coś się nie robi dla promocji. Nawet CV-nie pana pokazali. O tak. Brzegi Parcenty zostały zrealizowane, co prawda przez nas osobiście, ale przez Zarząd Wojewódzki Melioracji, ale to u nas koło brzegu. Ulica Trzebiatowska i na wyjeździe do Koszalina. Na drobne inwestycje to przebudowa ulicy Wileńskiej, która kończy się, już jest na odbiorze ulica Radomska, już jest na odbiorze, przepraszam, na rozpoczęciu budowy Świętego Macieja, gdzie 50% mamy dofinansowania. To też bardzo ważna ulica będzie, tym bardziej, że w układzie, kiedy Jedności Narodowej jest w nieciekawym stanie, nie wiadomo kiedy starostwo zrobi tą ulicę, to ta Świętego Macieja odciąży Jedności Narodowej. Następnie kompleks boiska Szkoły Podstawowej nr 4, zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej, gdzie tam do tej pory nie było. Tam właśnie pozyskiwane zostały bardzo duże środki z PO Ryby i realizujemy odwodnienie tamtej części dzielnicy, żeby ten problem załatwić. Mieszkanie socjalne na ulicy Zwycięzców i w chwili obecnej przygotowujemy się do remontu ulicy Rzecznej.
Panie prezydencie, nie mam dla pana dobrych wiadomości. Chciałem się zalogować na naszym portalu, że zobaczyć, co tam piszą czytelnicy, jakie pytania dla pana mają, ale mamy tak duże oblężenie internautów, że ja sam nie jestem w stanie wejść na mój portal. Coś niesamowitego się dzieje. Dobrze, pana musimy zapraszać częściej. Jest tak ogromne oblężenie. A to w tej chwili, tak? Tak, tak. Nie jestem nawet w stanie się zobaczyć. Tak. Widzą mnie internauci. Ja wiem, że nie wszyscy mnie kochają i nie jestem w stanie wszystkich przekonać do siebie, ale dziękuję uprzejmie za to, że oglądacie ten nasz program i zapraszam dzisiaj na choinkę, a tak w ogóle to życzę wszystkiego najlepszego. Panie prezydencie, ale to tak dobrze nie ma. Oglądałem ostatnio, może tak, pójdźmy tym tropem, konwencję Platformy Obywatelskiej. Było, nie było, jest pan politykiem tej partii. I tak troszkę patrzyłem na to z rozczarowaniem, dlatego że przed panem jeszcze 2 lata, są bardzo duże oczekiwania mieszkańców wobec tych 2 lat, tym bardziej, że to trudne lata się nam się zbliżają. I mówiąc szczerze, niewiele usłyszałem tamtego, co zamierzamy zrobić, poza inwestycjami bardzo ważnymi, jak 3. etap, 1. etap, no to już wiemy. A jakie osobiście miałby pan zamierzenia na te 2 lata? Bo to przecież bardzo dużo czasu, połowa kadencji jeszcze. Tak, ale ta konwencja to polega na tym, że to było podsumowanie tych 2 lat, a nie mówienie o tym, co będzie w następnych 2 latach. Także proszę się nie dziwić temu wszystkiemu. A projekt budżetu, który w chwili obecnej jest dany do Rady, no to pokazuje, co my będziemy robili oprócz tych inwestycji. No dalej duże finansowanie oświaty, pomoc społeczna też, nie ma działka, nawet bardzo duża. Mówię o tym czynniku ludzkim. Chociaż nie ukrywam, że też mam jakiś tam wpływ na to poprzez pewne decyzje. Ale to nie ode mnie wszystko zależy, to w dużej mierze zależy od rządu, od parlamentu, od senatu. Dla mnie największym bólem, to wie pan co jest, brak pracy dla młodych ludzi i to, że oni muszą wyjeżdżać. Tutaj to mi się płakać chce nad tym tematem, bo bo tak, ja pamiętam, jak moje dzieci były w Stanach Zjednoczonych, pojechały sobie zarobić pieniądze. I tak mówiłem, a wiecie, zostańcie tam przez telefon, zostańcie, to tam praca, łatwiej o pracę i dobrze się żyje. A wrócili. I ja się w tej chwili bardzo cieszę, że są tu w Kołobrzegu, że mam wnuczkę przy sobie i życzyłbym wszystkim rodzicom i dziadkom, żeby ich dzieci, wnuki były tu przy nas. Chociaż jak nie było, jeszcze nie byliśmy w Unii, nie mieliśmy granic otwartych, to i tak z Kołobrzegu bardzo duży procent młodych ludzi wyjeżdżał na studia do Poznania, do Szczecina, do Gdańska, do Warszawy i w inne miejsca Polski i zostawali tam. I są znakomitymi prawnikami, lekarzami w Polsce, bo ja wiem o tym. W Warszawie jest nawet takie założone stowarzyszenie Kołobrzeżanie i oni 7 czy 9 maja co roku spotykają się nad Wisłą i odnawiają swoje kontakty, integrują się. Także to jest ten taki ból, taka bolączka, co trzeba zrobić, żeby tą pracę, ale w chwili obecnej, no jest to kryzys nie tylko w Polsce, jest to kryzys ogólnie w Europie. I teraz nie tak dawno przeczytałem taki artykuł, nawet na internecie widziałem opinię takiego profesora o dzietności, nie? Że Polska demograficznie to za już może mieć niedługo problemy i będzie miała, jeśli nie będzie małych dzieci, które są nam potrzebne niezmiernie. To jest bardzo ważny temat. No to jest bardzo ważny czynnik, tak? I to jest bardzo duży problem. Co tu zrobić, żeby zachęcić rodziców do tego, żeby posiadali więcej dzieci? Ale panie prezydencie, jak jesteśmy przy tym temacie, to ja pana wspomogę. Polityka mieszkaniowa miasta, to jest kwestia, która mnie interesuje. Pamiętam, pan to też często wypomina, bo jest to przyczyna kłopotów także miasta, tak? Zbudowaliśmy ogromną historyczną liczbę mieszkań. Te mieszkania zostały rozdane i bardzo często się panu wypomina, że w pana kadencji tych mieszkań powstało mniej. No pewnie więcej się już nigdy nie uda zbudować i to jest jasne. Ale czy ma pan jakiś pomysł, co zrobić, żeby ta
lista mieszkaniowa nie wydłużała się. Mi na przykład chodzi o to, żeby te mieszkania nie były dziedziczne, tak? Gdzie są osoby, które mają niski dochód, państwo przyznajecie te mieszkania, potem ich sytuacja majątkowa się zmienia, a one dalej te mieszkania sobie często dostają dobrą pracę. My sprawdzaliśmy historię niektórych osób, mają świetne dochody, a wy nic nie możecie zrobić w tej sprawie, tak? Nie ma takiej możliwości, niekiedy, żeby wyrzucić z mieszkania, niekiedy, płaci, nie zalega. I kiedy przepisy są takie, które nie pozwalają na pewne ruchy, ale to, co pan powiedział, historyczna chwila, kiedy mój poprzednik oddawał mieszkania, to właściwie każdy by tak zrobił, ponieważ kupiliśmy z bonifikatą te tereny powojskowe, koszary, i tam się robiło te mieszkania, z tym, że no przesadzono, na siłę robiono niektóre sprawy, dwa budynki wybudowano i posprzedawano za niskie pieniądze, po 1000 parę złotych, chyba 1100 za metr. I tak tych mieszkań brakowało. Wielu dostało te mieszkania i dostało. No i co? I też nie płacą i mamy dalej zadłużenia. Słynny budynek przy ulicy Koszalińskiej. No przecież socjalny, a tam jest, w cudzysłowie mówiąc, Czeczenia. No jest, no. No co i rusz. Są podpalenia mieszkań, są awantury, pisma do mnie, żeby eksmitować tego czy tamtego, ale samorząd nie jest stworzony tylko do tego, żeby budować mieszkania socjalne i komunalne i dawać, bo mi się należy, absolutnie. Niech pan zauważy, że absolutnie większość tych młodych ludzi, bo ich znam, którzy są ambitni, i nie tylko mają ukończone wyższe studia, ale mają zawód zrobiony i solidnie pracują, to mają mieszkania na osiedlach tych nowych i szczerzonych nawet i na europejskim. I pięknie sobie żyją, pracują, mają dzieci, mają jakieś tam samochody, jeżdżą na wczasy sobie, bo do tego trzeba też dojść. Ale jest wielu ludzi, tak jak pan powiedział, to już nie mówię o dziedziczeniu tych mieszkań, tylko mówię o tym charakterze i się nie zmieni. Ale państwo i samorząd no, są też do tego, żeby o te najsłabsze ogniwa zadbać, bo ja mam takie jedno powiedzenie. Trzeba traktować człowieka takim, jakim jest, bo nie każdy może być Robertem Dziębą, gdzie sobie poradził w życiu, założył portal i dobrze mu to idzie. Nie każdy może być prezydentem, nauczycielem, przepraszam, bo ja z zawodu jestem nauczycielem, ale panie Robercie, mnie też nie słodzono w życiu. Ja też pamiętam, jak w czwartej klasie podstawowej chodziłem mojej mamie pomagać się o czwartej rano sprzątać ulicę. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest dźwiganie worków. Ja wiem, co to jest w podstawce zarabianie pieniędzy. Ale cały czas miałem ambicje zostać nauczycielem. I mógłbym powiedzieć, po co ja tym nauczycielem zostałem? Bo jakbym został przedsiębiorcą, ja potrafię też to robić. Ale jakoś tak ten charakter mój i ukierunkowanie dały mi te myśli, żeby tym nauczycielem zostać. Ja później zostałem dyrektorem. Jednak byle jakiej szkoły, tak zwane budowlanki, tak mówiono z taką jakąś niechęcią, nie? To zrobiłem oczywiście nie sam, ale z załogą, z nauczycielami, z pracownikami. Dobrą szkołę przecież, nie? No dzisiaj jeden z najlepszych w mieście. No najlepszych i w województwie i regionie, bo... No już mówię tutaj o tym, że każdy... Informatycy to są jedni z najlepszych w Polsce, uczyć się, nie? Uczyć się do gronka. Tak, i teraz tak, i też wiele razy myślałem, czy ja dobrze prowadzę tą szkołę, czy nie. Niekiedy mówią, no tak, żeby nie to, to byś nie miał tej szkoły, bo to... Ale od czegoś to się, od kierownika się bierze w bardzo dużej części. I tu teraz patrząc na urząd, na Kołobrzeg, na moją prezydenturę, też bym myślał, no nie wszystko robię może dobrze, ale ja myślę, że historycznie w przyszłość patrząc, to pozostawię sobie po sobie oczywiście, jako gromek. Bardzo wiele pozytywnych zmian w Kołobrzegu i swoje nazwisko i swoją osobę na pewno historycznie też będzie tak, że będą wspominali za jakiś czas o Gromku w pozytywnych słowach. Panie prezydencie, ale wracając do tych mieszkań. Wracając do mieszkań, no właśnie. I teraz tak. Był taki mocny rzut, kilkaset mieszkań. Ludzie dostali te mieszkania. Ale przyszedł okres, kiedy trzeba korzystać z tych unijnych środków. Unijnych środków na inwestycje, które wymieniłem teraz, które były robione w tamtej kadencji.
Trzeba było to wykorzystać, ale cały czas SLD, pan Kuś szczególnie pieje w bęben jakiś tam taki chyba indiański, że Gromek nie dał żadnych mieszkań. Gromek to nie jest do tego, żeby dawać te mieszkania. Wie pan, ile razy oszukiwano nas na tych mieszkaniach, a problem z mieszkaniami to jest taki, że ustawodawca zwalił na samorządy ten problem, że tak, eksmituje na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, eksmituje agencja mieszkaniowa wojskowa, eksmituje wspólnota jakaś i spada to na garnek samorządu, że my mamy zabezpieczyć te mieszkania, nie? W tych moich latach zarządzania, pomimo tego, że nie budowaliśmy nic nowego, my przydzieliliśmy 93 lokale komunalne i socjalne. Przecież to są takie budynki, jak w tej chwili będziemy robili na Rybackiej. Dwa potężne budynki. Przydzieliliśmy. A czy powiedziane jest, że każdemu się należy to mieszkanie? Czy powiedziane jest, czy pan dostał mieszkanie? No, wie pan, panie prezydencie, my też tak trochę na to patrzymy w ten sposób, że każdy z nas, ja mam na przykład kredyt we frankach szwajcarskich. Ja też mam kredyt, moje córki. 118 tysięcy franków i wiem, jak to jest ciężko. Z drugiej strony też są osoby, które się buntują, patrzą jak, no, niektórzy mówią, lekką ręką pan rozdaje te mieszkania. Jaką lekką ręką? No nie, no, każdy by chciał, a... Ja mówię o tej drugiej stronie. Ja bym też się zapisał do pana, że pan mi dał mi mieszkanie, czemu nie? No, ja też bym chciał dzieciom dać mieszkania, ale nie mogę, bo pierwsze, a po drugie to ambicja mi nie pozwoliła. Po trzecie też mamy w frankach szwajcarskich kredyt. Z żoną wzięliśmy i z córką i spłacamy kilkadziesiąt tysięcy franków. Teraz Michał też ma mieszkanie, to jest spadkowe jakby mieszkanie po rodzicach i też musieliśmy wziąć kredyt. Bo panie prezydencie, powiedzmy sobie szczerze, cudów nie ma. Ale ktoś powie tak, no tak się cwaniaczy ten Gromek, nie? Bo jest prezydentem. Ale ja, jak Kasię braliśmy mieszkanie, byłem tylko dyrektorem i niedużo zarabiałem, ale zaryzykowałem. A 25 lat temu, kiedy budowałem na Witkowicach, to wzięliśmy, pamiętam, taki kredyt, który rozłożony został na 60 lat. Ja liczyłem pokolenia, które mają spłacać ten kredyt. To jest pewne ryzyko. Ale ja też mieszkałem u rodziców na jednym pokoju 20 metrów, na jednym pokoju. My z żoną i dwójka dzieci. My tam bokiem chodziliśmy w tym pokoju. A wie pan, jak grzaliśmy niebezpiecznie? Taki metalowy piecyk na piecu był na gaz. I nie daj Boże, ja w nocy to ja północy nie przesłałem, tylko czułem, kiedyś zgasiło się pod wpływem tego wiatru, żeby szybciutko zapalić, żeby nas nie zatwiło. No i takie były czasy. Panie prezydencie, dlatego no, samorząd ma jakieś obowiązki. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zresztą jak pan pewnie czyta, jest wiele osób, które krytykują politykę mieszkaniową miasta, że w ogóle jej być nie powinno, bo szkoda pieniędzy na to, tak? No nie, to nie do końca, bo wie pan, z tych 93 mieszkań, tak. Ja mówię o tym, co zostało przydzielone, a przecież jest absolutnie nie do odrzucenia ten temat, że budujemy na Rybackiej, bo już jest projekt i będziemy budowali 44 mieszkania. Ale bardzo wielu tutaj tych mieszkań dostały dzieciaki nasze kołobrzeskie. Ja mówię dzieciaki, bo wie pan, mnie to denerwuje, kiedy przyjdzie, bo miałem też takie przypadki, osoba, która na Koszalińskiej spaliło jej się mieszkanie, spaliło jej się. Libacja pijacka, spalili i przyszła do mnie po odnowieniu, gdzie 20 parę tysięcy musieliśmy wpakować, że ona to samo mieszkanie by chciała. Ja mówię, czy pan jest ekipis tego? Dostała gdzieś tam w baraku absolutnie, bo dlaczego ja mam dawać takim ludziom takie mieszkania, gdzie wybudowane zostały, wyremontowane za podatników, wszystkich podatników. I mnie cieszy, gdzie z 93 lokali to większość dostała naszych dzieciaków, ja mówię naszych kołobrzeskich, tu urodzonych, którzy mają po 27-25 lat, mają dwójkę, trójkę dzieci, ale nie mają zdolności kredytowej. No bo mają takie prace, gdzie nie zarabiają takich środków, że wzięli ten kredyt. I tu nieraz łezka mi, że tak powiem, z oka leciała. Kiedy przychodzili, dostali to mieszkanie, jak oni się cieszyli, a ja z nimi się cieszyłem, nie? Też takie przypadki były, że ja z domu razem z żoną, to gdzieś tam meble wymienialiśmy, czy cokolwiek, to tym dzieciakom ja oddaję, bo ja mam te adresy. Mam takie rodziny, gdzie co święta, gdzieś tam coś tam mi przywiozą, to ja to wszystko rozdaję. Łącznie z szynką, z kiełba, nie wszystko, bo muszę sobie zostawić, bo też dobrze wyglądam, nie? Ja też pomijam to, ale ja lubię się dzielić. Jak ja miał duże pieniądze, to moją dużą radością to jest kupowanie czy przekazywanie prezentów innym. Ja się z tego cholernie cieszę. No ale nie jestem aż taki jak Bill Gates, nie? Żeby rozdawać. I teraz mówienie, że miasto, że Platforma, że Gromek nic nie zrobił. No 93 lokale to jest mało, panie Robercie?
i budowanie teraz nowego budynku. Ale tak jak pan mówił, że większość jakby zrobił, ja myślę, że ankiety, to większość była przeciwna temu, żeby z podatków budować te mieszkania socjalne i komunalne i tak rozdawać. Ale nie, niestety samorząd musi w jakiejś mierze też zabezpieczyć. Ale przecież teraz też jest rynek mieszkaniowy jakby odwrócony. Jest nadpodaż mieszkań, które można wynajmować. I to ja szukam teraz dla mojej córki, koleżanki mieszkanie z dziećmi i muszę znaleźć, bo jest taka potrzeba i gdzieś tam wynajmują, nie będę mówił gdzie, blisko pana. Za 600 zł plus VAT. To jest do wytrzymania. To nie są aż takie tragiczne pieniądze. Zgadza się pan ze mną? Nie są. To i tak tanio. No ale takie mieszkanie wchodzi w rachubę, żeby matka z dziećmi, która ma alimenty i zarabia, to żeby spokojnie sobie egzystowała. Zgadza się. Panie prezydencie, skończmy ten temat. Będziemy do niego na pewno wracali. Nie unikniemy tego tematu, bo jest on społecznie drażliwy. Ale mam inny temat dla pana. Kwestia oświaty nauczycieli i szkół. Jak pan wie doskonale, ostatnio się tym bardzo mocno zajmowałem i trochę pozwoliłem sobie naszych nauczycieli i dyrektorów pokrytykować, bo uważam, że moim zdaniem zbyt dużo pieniędzy wrzucamy w tę oświatę, a zbyt mało ta oświata nam wszystkim daje. To moje prywatne zdanie. Natomiast wiem, że zrezygnowaliście państwo z jakichkolwiek projektów, już nie wspomnę o pomysłach związanych z prywatyzacją przedszkoli. I może, żebym nie zapomniał. Właśnie z prywatyzacją przedszkoli. My myśleliśmy, co zrobić, ponieważ bardzo wiele gmin w Polsce porobiło już i myśli, co zrobić. Czy zrobić komercjalizację przedszkoli, czy inaczej to mówią, prywatyzację. Coś tam myśleliśmy zrobić. Ale ja przeanalizowałem to i stwierdziłem, że niedługo to może być tak, że tam, gdzie samorządy przekazały te przedszkola komuś, to będą z potem przejmowały. Bo to jest polityka, tak, państwa nie, a samorządów. Czymś musimy pomóc tym młodym ludziom i sobie też, żeby te dzieci były. Te dzieci, te najmniejsze, a później te większe i następne, mniejsze i znowu, no to właśnie tym przedszkolami. Bo absolutnie rodzice bardziej się czują bezpiecznie, jeśli mówi się przedszkole samorządowe. Bo jak się ruszyło ten temat, to ktoś tam ruszył. Opozycja. Ale panie prezydencie, nie zgodzę się z panem. Ja widzę, jak walą rodzice drzwiami i oknami do prywatnych przedszkoli. O, myli się pan. Mylę się? A do naszych przedszkoli? A widzi pan, jak do naszych przedszkoli walą drzwiami? A no tak, no albo nie mają... Do naszych przedszkoli walą drzwiami, oknami, kominami. Już bym się śmiał. Ale wszędzie, no dobrze, no to wszędzie walą, tam walą bardziej. Ale nie. Zgodziłem się ze mną? Nie zgodziłbym się. Do naszych przedszkoli, które mamy naprawdę po remontach, ciepłe przedszkola, bardzo dobre załogi mamy na czele z dyrektorkami. Są bardzo dobre warunki i do niektórych przedszkoli dostać się to jest bardzo trudno. To jest bardzo trudno. Ogólnie to prawie jesteśmy zabezpieczeni w tych przedszkolach, bo patrząc na to, co się stanie w końcu za 2 lata, kiedy dzieciaki pójdą już do szkół, nie? To wtedy już będziemy całkowicie zabezpieczeni w te miejsca. Ale też trzeba patrzeć na to, ile takich dzieci jest, które chodzą, a gdzieś tam później mamy nie pracują i są w domu i też chodzą te dzieci. Takie dzieci już, trochę jest problem z tym, bo najbardziej to interesuje mnie to małżeństwo, które pracuje i które nie ma co zrobić z tym dzieckiem, bo nie ma tutaj mamy, taty, czy dziadka, czy babcie i trzeba zabezpieczyć. Chociaż ja bym chciał powiedzieć tak, chciałbym, żeby 100% dzieciaków było zabezpieczone w te przedszkola i jeszcze raz informuję, nie ma mego myślenia o tym, żeby prywatyzować przedszkola. Nie ma, póki ja będę. Panie prezydencie, tak więc pokrótce, czy zamierza pan w związku z tym przeprowadzić jakąś reorganizację bądź restrukturyzację w naszej kobrzyskiej oświacie, bo nas się prosi, żeby to Ale zrobić. Widzi pan, to jest ciężki temat, bo najłatwiej to jest komuś dać, a później odbierać, nie? I teraz to chyba pan wie o tym, że jest dyskusja na temat gimnazjum numer 2. No jest. No. Ja mam analizę zrobioną i pokazuję to tak, że jeszcze 3-4 lata temu tam było 530 uczniów, w tej chwili jest 320 uczniów, a trzeba te same metry ogrzać, te same metry oświetlić. Kiedyś na ucznia wychodziło 4000 z groszami, teraz 9000 i to są te koszta, nie? Jest też, bo w chwili obecnej mi robią analizę tego wszystkiego, jest dość dużo uczniów,
w różne kategorie szkół, gimnazjum, podstawówki, z innych gmin. Ja nie mówię o gminie wiejskiej Kołobrzeg, bo tam się dogadaliśmy, ale z innych i nie płacą nam tych dodatkowych pieniędzy, nie z subwencji, tylko dodatkowych. I właśnie w tej chwili robimy tą analizę. Ale wczoraj też poleciłem zrobić taką bardzo ważną analizę. Z wyprzedzeniem aż do 2011 roku, ile my mamy dzieci w Kołobrzegu i jak zabezpieczeniem tych szkół. Bo ja bym nie chciał, żeby cokolwiek się stało ze szkołą gimnazjum numer 2, a zostały dwa gimnazja nasze, trzy, bo i w Porczelu, i później trzeba byłoby zmianowość robić. Ja bym nie chciał tej zmianowości. Dlatego dajmy sobie jeszcze 2-3 tygodnie na pełną analizę i pewne przedstawienie moich tych wniosków dla mnie, żebym podjął pewne decyzje. Pytam również dlatego, panie prezydencie, dlatego, że patrzę na jakość zarządzania tą oświatą przez dyrektorów, także w sprawach finansowych, i to nie wygląda najlepiej. Słyszałem również o wynikach kontroli w szkole podstawowej numer 5, które, no, lekko powiedziawszy, do zadowalających nie należą. Pan zapewne już się zna, ja zapewne poznam je nieoficjalnie troszkę szybciej, mam nadzieję, niż się ukażą w BIP-ie, ale to nie tylko szkoła podstawowa numer 5, jak się patrzy na te wyniki, ostatnio się pofatygowałem z ostatnich lat, no jest źle. To znaczy, jeśli by było źle, to by prokurator siedział na tej szkole. Znaczy nie, ja nie mówię, że tam są przestępstwa tylko chciałoby się, żeby to wyglądało normalnie. To znaczy tak, jak było dobrze z budżetem, to i dawaliśmy więcej pieniędzy i na zajęcia pozalekcyjne, i na te słynne na przykład baseny, gdzie dzieciaki nie jeździły, a dyrektorzy nie reagowali. No, zgadza się pan ze mną? No właśnie, no na przykład, no, to tak. Zamiast 30 paru uczniów jechało pan dwóch uczniów. Pan jest znany z tego, że pan przychodzi, gasi pan światło, że pan oszczędza, a mam takie wrażenie, że tego rodzaju polityka tam, gdzie tych pieniędzy naprawdę nie ma, nie następuje. Tak jest moje osobiste wrażenie. No tak, ale czy ja będę chodził za każdym dyrektorem? Jak oni się zbraniają na przykład o tym rachunku własnym, nie? Zarabiają na szkołach. Nie? O, mówimy. I teraz właśnie podczas jednej kontroli wychodzi jakiś tam wydatek, no i dyrektor mi mówi tam, a tej szkoły, nie mówię bezosobowo, no ale to moje pieniądze ja by dała. Jak panie pieniądze? Zarobione na własnym mieszkaniu czy na własnym ogródku? No nie, w szkole. I taki bezsensowny wydatek był, nie? Na który ja się nie zgadzam, na który ja jako dyrektor sobie nigdy w życiu nie pozwolił. No i chcę to regulować. A pan ma dalej doświadczenie w tej sprawie. To może stworzyć zakład budżetowy, który by załatwił problem finansowania. Była taka dyskusja, ale tak, radni od tego odeszli. Jeśli ja mam bojować z radnymi w tym temacie, to po co mi to? Aha. No dobrze, a będziemy wracali do tego tematu. Proszę państwa, troszkę czas nas goni, więc chciałbym poruszyć jeszcze tematy, które mam. Panie prezydencie, pytanie od wodociągowców o magicznej podwyżce 4%. Podobno było takie porozumienie, że dostaną te swoje 4%. Jak się państwo, a to już kwestia zarządu. Panie prezydencie, duży wpływ ma pan na to, co... Nie, ja już nie mam wpływu. To już kwestia podpisywania umów i to się dzieje w tej chwili z tymi samorządami, które mają płaci po te 800 tysięcy i czym szybciej... Dzisiaj gmina Gościna to głosuje. Rozumiem. No i dzisiaj, no właśnie dzisiaj. Dzisiaj gmina, chyba Rymań niedługo, czy to jutro, czy... Na pewno dzisiaj gmina Gościna, dobrze, bez sesji rady. I teraz tak, jak już zostaną podpisane porozumienia i te pieniądze będą spływały, to ja rozmawiałem z prezesem na ten temat i powiedziałem tak, jak najszybciej te podwyżki dać tym ludziom. Dobra, mamy jeden temat z głowy. Panie prezydencie, co ja tutaj... Ale właśnie wracamy jeszcze do wodociągów, bo pan też tutaj taki szum, taka nawalanka, odpuściło się te pełne jakby dopłaty, bo tam zarządzają w tych gminach samorządowcy z PO, co jest nieprawdą, absolutnie. Ja twierdzę, że my wszyscy, nie tylko ja, bo to nie była tylko moja decyzja, tylko wszystkich udziałowców tej spółki, czy właścicieli, wszystkich wójtów i partyjnych, i niepartyjnych, że lepiej tak zrobić, jak dalej się tłuc w sądach, a na tym by dostawała i spółka, i mieszkańcy, którzy by żyli w takiej niepewności. Dlatego taka decyzja nastąpiła. Dobrze. Panie prezydencie, śmieci. Wczoraj byłem na spotkaniu, muszę powiedzieć, że jestem też prezesem wspólnoty mieszkaniowej i trochę stanąłem w obronie urzędników, dlatego że wszyscy skupiają się na tym, na co ani pan, ani ja, ani nikt nie ma wpływu, poza posłami, parlamentarzystami, którzy uchwalili prawo. Znaczy, bo to od Unii wyszło. No tak, no oczywiście, więc trochę... Dwa kraje w Europie jeszcze nie mają tego systemu. Jakby właścicielem śmieci w tych pozostałych krajach Unii jest gmina.
I to samo my będziemy właścicielami. I to nie od nas zależy już w tej chwili. To nie jest nasze widzimisię, że my musimy wprowadzić to. Ponieważ tak, my kilka miesięcy już pracujemy nad takim systemem, który będzie najbardziej sprawiedliwy, chociaż żaden system nie będzie sprawiedliwy. Nie ma takich szans. Tak. Oczywiście przecież mnie też interesuje, żebym jak najmniej płacił za śmieci. Zgadza się pan, bo ja też płacę. Dziś jestem prezydentem. Jutro mogę być emerytem i będę miał o wiele mniejsze środki i każdy będę siłbił grosz, chociaż nie ukrywam, że ja nie jestem taki szybki do wydawania, nie? I teraz te śmieci. Jedni krzyczą przez osobę, drudzy przez wodę. Przez metry kwadratowe. No przez są metry, te metody, tak. I nie wiem, czy mogę powiedzieć to, co powiem za... Za chwilę. Za chwilę. Może pan. Tak mogę, pana, tak? I tak pana pociągnę za chwilę za język, więc niech pan to sam. Proszę państwa, i właśnie wczoraj... otrzymuję telefon od prezydenta Koszalina Jedyńskiego Piotra i mówi: słuchaj, właśnie robi się wielka sprawa. Co się stało? A wycofuję uchwały w sprawie wody. A co się stało? Ano spotkanie miał premier Tusk z samorządowcami gdzieś tam na wschodzie. Usłyszał wiele złego na temat tej ustawy i stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić. Chociaż ja, będąc w Związku Miast Polskich, też się podpisałem popierającym pismem za skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Inowrocławia o tym, żeby nasze spółki, a my taką spółkę mamy, Zieleń, żeby była odbiorcą tych śmieci. Bo nie po to się spółkę tworzy własną, żeby ją rozwiązywać, tam 200 par ludzi pracują i się martwią o swoją pracę. To jest tylko 200 par ludzi plus rodziny. I ja jestem za tym, żeby gmina decydowała, kto ma odbierać te śmieci. Bo ktoś mówi tak, no tak, ale to spółka w pewnym momencie będzie monopolistą i tylko będzie do góry podnosiła. Ale właścicielem cały czas jest miasto, czytaj prezydent, nie? I prezydent będzie tam obserwował tą spółkę i nie pozwoli na takie ruchy, żeby spółka ponad sobie zarabiała. Na pewno będzie łatwiej niż w przetargu. I teraz tak, my ustaliliśmy, przygotowane uchwały są na poniedziałek, ustaliliśmy, żeby zrobić to przez przeliczniki wody. Najbardziej dla nas, dla Kołobrzegu, obiektywny czy... No taka jest decyzja. Tak. Ale po wczorajszym dniu i rozmowie jeszcze z ministrem Gawłowskim, którego ministerstwo jego teraz w ciągu 2-3 tygodni ma wypracować nowe warunki do tej ustawy, gdzie będzie mówiło się o tym, że nie trzeba będzie robić przetargu, tylko gmina będzie wybierała wykonawcę odbioru tych śmieci. I drugi punkt, o który bardzo mocno zabiegaliśmy, to jest to, żeby zrobić chociaż w dwóch wariantach w gminie, na przykład woda i od osoby, albo woda i od metru. I takie możliwości będą. Dlatego w dniu dzisiejszym głośno mówię tu i na konferencji prasowej, że wycofam te 4 uchwały, ażeby je dopracować po zmianach, jakie Ministerstwo Środowiska nam pokaże. Wrócimy do tego tematu na konferencji prasowej, która, proszę państwa, już za chwilę. Ale mam jeszcze 2 pytania, krótko, panie prezydencie. Tak. Rzecz, która mnie mocno zdziwiła, bo minister Gawłowski, zresztą temat był również poruszany przez lokalne media, mówimy o Bastionie. A minister Gawłowski mówi, że 2 strony są uparte. No, 2 strony są, jedna pani Michalska. A to ja nie znam. No tak powiedział wczoraj, już nie pamiętam gdzie, ale u mnie też, on też mówił, mam to nagrane, będę pisał to w grudniowej gazecie. Nie, to pan minister nie do końca zna realia tej sprawy. Aha. Ja się nie zgadzam z takim, jeśli tak powiedział pan minister. Tak, tak powiedział pan minister. I to mój przewodniczący partii w regionie. On powiedział, że on się nie wtrąca, tak, ale ma takie wrażenie, że 2 strony są uparte. Jaka upartość? No panie Robercie, niech pan jedzie w chwili obecnej, bo ja się zaczynam irytować. Mhm. Niech pan jedzie w tej chwili i weźmie tych wszystkich, którzy... uchwały nawet wnieśli z radnych, żeby uchować tą spółkę Bastion w tamtym miejscu. Proszę pana, to nie jest żadna atrakcja turystyczna. Tam jest złomowisko, twierdzę, i warsztat naprawczy tych samochodów. I teraz tak, ja jakiś czas temu wysłałem pismo o tym, żeby wstrzymali się od przywożenia jakiegokolwiek sprzętu. Nie pozwalam na to. Przywożą. To znaczy arogancko sobie postępują. Ja jestem w stanie rozmawiać na temat tego, żeby ta atrakcja turystyczna była. Powtarzam, atrakcja. Nie w tym miejscu, tylko przesunięci, tak jak żeśmy proponowali. Oni nam nie będą dyktowali warunków, ale niech zrobią oni ruch. Czyli rozważa pan taką możliwość, że oni tam... Rozważam, oczywiście. Oczywiście jestem w rozmowach z radnymi dalej. Rozważam. Ale oni się mają tam odsunąć, bo to mnie nie idzie,
absolutnie o to, że mówi się o tym, że to jest jakby niebezpieczeństwo skażenia borowiny przez to. Chociaż jak taka ilość sprzętu, mówi się około 170-200 pojazdów, gdzie mają sobie pozostałości oleju, nawet to ogumienie, to może mieć tam jakiś wpływ na to. Ale to nie jest wizerunek dobry dla miasta w Kołobrzegu, gdzie się wjeżdża od strony i Poznania, i Warszawy i widzisz złomowisko po lewej stronie czy po prawej wyjeżdżając z Kołobrzegu. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem przeciwnikiem Bastionu, tylko przez rok czasu my próbowaliśmy podać im rękę, a my sobie kpili z tego. I teraz wpłynęło pismo, takie bardzo uprzejme, o tym, że chcą rozmawiać, ale chcą rozmawiać na temat tego, żeby zostawić ich na 3 lata w tamtej części. Nie, tamta część nie wchodzi w rachubę, po prawej stronie wchodzi w rachubę, ale niech zrobią pierwszy ruch. Niech jak najszybciej sprzątą to, co mają do sprzątnięcia, po pierwsze, a po drugie, w chwili obecnej jest w sądzie sprawa skierowana przez nas o eksmitowanie tam państwa, bo jeśli oni nie usuwają się z naszego terenu, to jak ja mam traktować sprawy? Mhm. No to bardzo nowe informacje, panie prezydencie. I ostatnia, bo obiecałem, że skończymy, że zdążył pan na konferencję prasową. No ja muszę zdążyć. Ma pan minutę. Panie prezydencie, czuje się pan kandydatem na prezydenta na trzecią kadencję? Czuję się, tak. Czy będzie pan kandydował? No, wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki na to znaczy, ziemi. Panie Robercie, jeszcze będziemy rozmawiać, to jest jeszcze daleka droga. Dla mnie jest bardzo ważne, to jest tak, zdrowie i rodzina. A jeszcze ileś tych dni przez te 2 lata trzeba przeżyć to, nie? Zgadza się pan ze mną? No. Ale po tym wszystkim to czuję się taki mocniejszy w tych wszystkich swoich działaniach prezydenckich. Jeszcze raz powiem tak, może się to wszystkim nie podobać, bo niektórzy, tak jak mi tam niekiedy dowalają na internecie, ale to jest 2, 3, 4 osoby, które nieustannie uważają, że cokolwiek bym zrobił, to jest źle, źle. Jadę dalej, no po prostu mówię tak, w Okoniku jedziemy dalej budować ten Kołobrzeg. Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to, że pan znalazł dla nas czas i za ocenę. Dla państwa ja zawsze muszę znaleźć czas i dla pana też, panie Robercie. Ja powiem tak, to jest, nawet wczoraj taka jedna pani mówi, panie prezydencie, kiedy ja z panem mogę? Ja mówię, proszę pani, mam takie czwartki, a nie tylko, bo ja niekiedy sobie sam głupotę robię, strzelam sobie w kolano i się denerwuję, bo mam ileś tam tematów wpisanych w kalendarz, a za chwilę ktoś mnie na ulicy spotka w urzędzie i jakąś sprawę, a ja od razu mówię, a niech pani idzie, albo niech pani idzie, bo nie lubię, żeby ludzie czekali na cokolwiek, ale nie jestem w stanie wszystkich tak szybko zadowolić, dlatego staram się w miarę tak pracować, żeby być otwartym dla ludzi. Ostatnio dość często i znowu tu jestem na siebie zły i pracownicy mi domówią tak, u siebie w gabinecie mam jedno posiedzenie, z tyłu gdzieś rozmawiam z drugimi sprawami, w sekretariacie trzecią sprawę załatwiam i na holu jeszcze pomagam ludziom, żeby nie czekali na prezydenta dniami, tygodniami, tylko żeby sprawa była dla nich załatwiona jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Janusz Gromek był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.